Spacerując wśród drzew, widzę, że na ziemi jeszcze zalegają stare zeszłoroczne liście, ale myślę, że dla drzew to już nie ma żadnego znaczenia. One są skupione na tym, żeby pąkować, żeby wydawać nowe liście, żeby się budzić do życia, bo są powołane do tego, żeby w tym roku, z tym kolejnym rokiem doświadczenia, wydawać kolejne owoce, kolejne liście. Jest to jakaś mądrość, myślę sobie, że też dla nas, bo tak sobie czasami zauważam, że mamy te swoje stare liście, które żeśmy gdzieś zrzucili, się na nich skupiamy. Rozdrapujemy te rany, bo ktoś nas uraził, bo coś się wydarzyło, bo coś niedokończone, niedorobione. Ale może bądźmy trochę jak te drzewa, które zrzuciły te liście, na wiosnę rozpoczynają nowe życie, nowe zadania, nowe powołania. Te stare liście na Ziemi to jest historia. Żyjemy po to, żeby iść, żeby iść ze swoim rozwojem, żeby robić to, o czym jesteśmy powołani. To może zapomnijmy. Zapomnijmy o tych starych liściach. Pomyślmy o tym, co mamy do zrobienia na wiosnę, w tym roku, w tym nowym okresie.